a jest śnieżnie dzisiaj. 6 rano, poniedziałek, zapraszam was na nowy film. To jest kanał The Slow Lifers. Zajmujemy się tutaj przebudową tego craftera na nasz dom. Ogrzewanie działa, jest zimno. I wstałem sobie dzisiaj rano o 5.30 i zaczynam ten tydzień, zaczynam ten dzień razem z wami. Czym się będę zajmował? Zaraz wam pokazuję. Tu na górze będą nasze półki. Tu będzie nasze łóżko. Tu będzie łóżko Anabelki. Tutaj będzie kuchnia, tak? Tu będą kafelki. Problem jest w tym, że w tej części robimy boazerię. Tutaj będzie moja wnęka. Ta boazeria wychodzi sobie tutaj i będę się wkręcał do tej belki tutaj, do tej konstrukcji. I tutaj będzie sobie wychodzić do tej linii. Będzie sklejka i będzie wychodziła tutaj kawałek za to gniazdko. I problem jest taki, że na tym łączeniu, na tej linii nie mam żadnego wsparcia. Nie mam gdzie przykręcić i boazerii, i mojej sklejki. Więc to robi wypad. To muszę sobie usunąć i dam takiej grubości konstrukcję tutaj, żebym mógł i z tej strony się wkręcić do tego. To jest moje zadanie na dzisiaj rano, a na dzisiaj po południu jest ułożyć tą boazerię tutaj. Gotowa deska. Jest dużo szersza, jak widzicie. Tutaj ta krawędź została ta sama. Tutaj się przesunęło w tą stronę o mniej więcej tyle. Tutaj będzie sklejka przyklejona, a tutaj jest boazeria. Dojdzie do tej linii. W sensie, że o to mi chodziło. Teraz idę jeść śniadanie i robię sobie przerwę i wracam o pierwszej albo drugiej. Cześć, ja dzisiaj tylko tutaj nadzór budowy robię, bo mamy inne obowiązki z Anabelą, ale Krystian tu bardzo pracowicie od rana. Mówi, że ma w planie dzisiaj skończyć tę ścianę, zobaczymy jak mu pójdzie. My jedziemy na zakupy, wydać jego ciężko zarobione pieniądze. Hej, kasa fiskalna załatwiona i mogę zaczynać znowu pracować. Godzina 16. Dzisiaj wracam o godzinie 16 do pracy. Obiecuję wam, że będzie tutaj więcej słońca na tym vlogu, jak tylko wyjedziemy. Jak na razie, no to mamy co mamy. Także zabieram się za tą ścianę. Cześć! I już jest gotowe! Tak jak widzicie, tutaj jest ten kawałeczek boazerii. Dużo tego nie było. Dzisiaj było dużo łatwiej niż po drugiej stronie. Tutaj mamy tylko tą wnękę, którą sobie musiałem pomierzyć, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Tu jest duża kieszeń na komputer. Tutaj jest USB. Dwa wejścia na 12V, do których pewnie wsadzę takie wtyczki z USB na razie. Teraz się zaczynają następne tematy. Jeden z tematów to jest łóżko. Myślałem, że już zacznę teraz. Jeszcze zbieram pomysły, mniej więcej wiem jak to będę robił, już pozamawiałem trochę rzeczy. Ale te rzeczy przyjdą we czwartek i w sobotę, więc z tym się wstrzymuję do przyszłego tygodnia. Następny temat jest kuchnia. Do kuchni pozamawiałem dużo rzeczy. Muszę się wstrzymać jeszcze chwilkę. Szafki. Nie wiem jak je zrobić jeszcze. Prysznic. Pozamawiałem też części na prysznic i większość już mam. Duża część jeszcze przyjdzie. Mam nadzieję, że jutro pojutrze będę miał. Także myślę, że to będzie następna rzecz. Jest godzina 21.30. Zaraz idę z Justyną przygotowywać kalendarz adwentowy dla Anabelki.
Justyna wymyśliła super, super kalendarz, gdzie każdego dnia jest jakieś zadanie, jakieś coś do zrobienia, jakieś coś ekscytującego dla 2 do 3 latka. Także to dzisiaj będziemy rozkładać. Idę jeszcze uciąć gałąź, na którym to wszystko będzie wisiało. Pewnie Justyna pokaże to na kanale Kropipi. I jak to już wszystko ułożymy, to pewnie jeszcze wrócę na chwilę do wana. Przynajmniej tutaj posprzątać, bo wiecie, o 5 rano przychodzić i zastać taki syf. Słabo, naprawdę słabo. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Nie dało mi, jeszcze muszę to ogarnąć. Jest godzina 15 po 12. Właśnie skończyliśmy robić kalendarz adwentowy. Wyszedł super, ale nie mogę iść spać, jak to tak zostaje. Cześć, we wtorek. Kolejny dzień z budowy wana bez wana. Tak. A już z zakupów do wana. Gdzie jedziemy? Jedziemy koło Rzeszowa oddać naszą lodówkę, którą zamówiliśmy... Ile? 2 miesiące temu. Myśleliśmy, że przycwaniliśmy, bo udało nam się znaleźć na Amazon.de Warehouse lodówkę, która zamiast 1000 euro kosztowała 800 euro i była określona jak nowa Vinoy. To znaczy, że ktoś ją, myśleliśmy, my tak myśleliśmy, że jest w bardzo dobrym stanie, ktoś ją kupił i ją odesłał. A przyszło? Tak, a przyszła nam, to wam pokażemy, albo pokazaliśmy już, przyszła nam brudna, porysowana, zdarta farba. Zardzewiała, brudna od jedzenia w środku. Po prostu zasypiała i śmierdziała w środku. Nie da się tego opisać w ogóle. Za 800 euro? Ja nie wiem, kto to nie wiem, kto to wysłał. Mnie osobiście, mówiliśmy wam na naszym Instagramie już o tej historii, bo ja w ogóle wstydziłabym się komuś sprzedać, nawet jakbym z drugiej ręki taką lodówkę sprzedawała. Wiesz, umyłabym ją, przygotowała, żeby wiesz, wyglądała super. A tutaj przyszło takie dziadostwo i mało tego, nie możemy jej oddać w Krośnie, tylko musimy dylać 70 km do Rzeszowa w jedną stronę. Tak, bo... okazało się, że jest trochę za duża i w tych punktach DHL nie przyjmują takich dużych paczek w Krośnie i trzeba jechać do głównego punktu, który jest koło Rzeszowa, czyli w sensie, że 140 km w dwie strony. Ale mamy kawę w naszych kipkapach, mamy czekoladę, więc Anabelka śpi z tyłu, jedziemy wszyscy w całym gronie. A propos, wycieczkę. Dziękujemy za wszystkie zamówienia. Krystian wam próbował nagrać ostatnio, jak jechał po kasę fiskalną, ale zobaczcie, co z tego wyszło. A co chcieliśmy wam powiedzieć? Tak, pojechałem na tą załatwić z tą kasą fiskalną, bo do tej pory mieliśmy tylko produkty elektroniczne, e-booki i nie potrzebowaliśmy, a teraz odkąd sprzedajemy te kubki, to potrzebujemy. A że przyszły pierwsze zamówienia, to musieliśmy to ogarnąć naprawdę szybko. Tak, no i teraz właśnie dzisiaj, jutro będziemy pakować pierwsze zamówienia i już wysyłać, a was zapraszamy do naszego sklepu, jeżeli szukalibyście jakiejś fajnej inspiracji na kubek, na prezent, chciałam powiedzieć, na prezent świąteczny, to zapraszamy. Dobra, jedziemy, bo nas noc tutaj zastanie znowu. See you. Witam was z kolejnego dnia. Dzisiaj jest środa i zabieramy się dalej. Wczorajszy dzień spędziłem trochę rodzinnie, trochę na przygotowywaniu, bo mam 2 tematy, które teraz ogarniam. Jeden temat to jest dokończyć elektrykę, także zbieram wszystkie rzeczy, jakiej wielkości potrzebuję, bezpieczniki i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko zrobić? Oczywiście to jest trochę szukania, trochę konsultacji z elektrykiem i to wszystko po prostu trwa. A druga rzecz to jest prysznic.
Tak jak widzieliście, przyszła mi płyta ze spienionego PCV, którą chcemy obłożyć ten prysznic w środku. Teraz wam pokażę, jak to wszystko teraz wygląda. Jak na razie przyczepiliśmy to po prostu do ściany drewutni. Pokażę wam, jak to wygląda. Bo mi się do samochodu tak zmieściła. Po prostu była taka wygięta i nie chciałem jej tak zostawiać, bo miało być minus 7 stopni w nocy. I bałem się, że się po prostu gdzieś tam wygnie. Nie wiem, jak to PCV się zachowuje końcem końców, czy to by się odkształciło, czy nie, ale na wszelki wypadek przyczepiliśmy to do ściany drewutni. I co dzisiaj jest w planie? Dzisiaj w planie jest przygotować podłogę tak, żebym sobie mógł zacząć robić ramę do prysznica. To jest pierwszy punkt. I drugi punkt jest pociąć tą wielką płytę na mniejsze płyty, które no, na ściany tak naprawdę naszej łazienki. Tak, żebym mógł je sobie trzymać w garażu. Ta płyta nie weszła do garażu, bo jest po prostu za duża. Chciałem sobie zrobić podłogę, ale miałem w międzyczasie 3 telefony. Dostałem SMS-y, dostałem 3 paczki. I teraz mam nadzieję, że będę mógł dalej robić tę podłogę. Więcej siedzę na zewnątrz na telefonie niż przy tej podłodze. Dobra, idę dalej. Znowu dzwonił telefon. Tym razem chodzi o tą lodówkę. Jeszcze jest jakiś problem z wysyłką w Amazonie, ale w DHL do Amazonu. Ale dostałem nową etykietę i miejmy nadzieję, że z tą etykietą teraz już pójdzie. No nie. Wysyła potrzebuje kartę z aparatu, a mała jest w środku i teraz nie może wyjść. Heja, jest strasznie zimno. Jest tak zimno. Mamy różne rzeczy porozkładane w garażu, więc to teraz przygotowałem sobie na zewnątrz i wyciąłem tutaj dziurę, sobie mniej więcej odmierzyłem. Tutaj będzie mój syfon. Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby tutaj zrobić ramkę dookoła i do tej ramki jeszcze tutaj poprzeczne deski dać, tak? Trzy przynajmniej, tak? Tutaj. I na tym będzie leżał cały brodzik. Dookoła, tutaj w tym miejscu, co jest odznaczone na brodzik, będzie rama z drewna. Będę używał kwadratek takich 3x3 albo 4x3. Jak na razie mam 3x3 wszystkie kupione, chcę zobaczyć, jak to się będzie zachowywało. Myślę, że wystarczy. I które będą jeszcze wzmacniane tak poprzecznie. No i od środka do tej konstrukcji będzie najprawdopodobniej przyklejane. Nie chcę tak naprawdę przewiercać tego spienionego plexi, więc skłaniam się ku temu, żeby to przykleić na Sikaflexie. Czy to będzie, czy to dobry pomysł, czy nie? Myślę, że da radę tak naprawdę, ale jeszcze będę patrzył, jak to się sprawdza w praktyce. Ładnie siadło. W sumie teraz tylko ramkę, muszę konstrukcję sobie pod spód jeszcze wybudować. No i zaczynamy budować ściany. Prysznica, to są nasze pierwsze pomieszczenia w domu. I teraz zabieram was do montażu gniazdka. Okej, widzę, że już kończy mi się bateria, wszystkie baterie mi się pokończyły. Czad. Pierwszy włącznik w tym wanie. Dobra, ale tak naprawdę to jestem trochę zmęczony, więc chyba na dzisiaj to już koniec. I zobaczymy się jutro. Dobranoc! Hej wam! Dzisiaj jest troszeczkę cieplej i jest już wieczór. Dzisiaj tak naprawdę sobie planowałem, jak to wszystko zrobić trochę. I tak mi zszedł cały dzień. Jeszcze było parę niezaplanowanych rzeczy w ciągu dnia i
wygląda na to, że dzisiaj się zabieram już za konstrukcję pod prysznic. Czy to zawsze musi być takie trudne? Zrobiłem sobie tą ramkę, powychodziło mi tu trochę luzu, tam trochę luzu. Zrobię to jutro. Ale ta cała konstrukcja, żeby to wszystko wyszło tak jak trzeba, to nie będzie takie łatwe. Dobra, widzimy się jutro. Jutro muszę sobie usztywnić tę całą podłogę, poprzykręcać to wszystko, zrobić tutaj porządek i zaczynam się zabierać za bardziej precyzyjną robotę. I witam was już w piątek. Dzisiaj jest jeszcze dzień. Zaczynam dzień i jest taki plan. Zaczynam od wymiany przewodu paliwowego do mojego Webasto. Tak jak wspominałem, ten wężyk jest kawałek, użyłem jeszcze tego plastikowego, co muszę jeszcze zmienić, także miał ładny wąż przez cały samochód, tak jak trzeba. Także to chcę wymienić, póki jest ciepło i jasno na zewnątrz. Do zobaczenia pod samochodem. Okej, już sobie pociągnąłem ten wężyk i chciałem go odpowietrzyć trochę i wziąłem sobie taką wielką strzykawę i pociągnąłem za to. No i poszło trochę paliwa, a potem zaczęły iść bąbelki. I potem zobaczyłem, że mam bardzo mało paliwa, a ten wężyk tam nie sięga całego samego dna baku, więc muszę pojechać po paliwo, żeby to odpowietrzyć. Także jadę drugim samochodem i zaraz wracam to dokończyć. This is lit. Hej, tak jak widzieliście, już wlałem paliwo i teraz idę zobaczyć sobie, czy faktycznie jak pociągnę teraz tą strzykawką, czy mi poleci paliwo. Okej, robiłem próbę generalną. Patrzcie, co mi tu przyszło. Jak święto! Prawda, grudzień, ale jeszcze za wcześnie. Przyszły mi profile na moją mój dach. I to będzie tak wyglądało, że to będzie płaskie do góry, żebym mógł się tutaj wkręcać do tego. Po bokach mam te. Taki jest przekrój tych profili. I będzie to tak wyglądało do góry nogami, jak popatrzymy. To tutaj, żeby było płaskie. Tutaj się będę wkręcał do tych profili, które już mam na samochodzie. Tak, tutaj będzie kątownik. Zaraz to wszystko poskładam i wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Patrzcie, tak wygląda na końcu mój jeden z siedmiu takich profili, które będą na dachu w poprzek, i tutaj do góry będą przykręcane deski kompozytowe albo coś, po czym będziemy mogli chodzić, i do góry też będą przykręcane solary. Cześć, podobno jak się alkoholizuje na wizji, to views idą do góry, oglądalność, więc zdróweczko zatagowana. To ja się też po alkoholizmie.
Słuchajcie, jest piątek wieczór, śmiejemy się z Krystianem, że niespecjalnie zrobiliśmy coś w tym tygodniu. Większość to było myślenie nad tym, jak rzeczy zrobić. I jesteśmy tutaj, Krystian skręca rzeczy na dach, które będzie montował. I taki będzie ten vlog. Ale jest naprawdę super. Ja wiedziałem, że to jest fajne to na dach, ale wow. Jakość? No, jakość tego wszystkiego jest taka fajna. To są aluminiowe części, prawda? Mhm. No, ale było też dość drogie, trzeba tak, przyznać. Tak, to było drogie za te same profile tutaj zapłaciłem 800 zł i 500 wcześniej. No nie wiem, jakieś 1300-1400 zł zapłaciliśmy za to na to wszystko. Już sam o tym nie wiedziałam. A mi mówi, ale... że mam nie mieć piekarnika teraz. Ale jest piękne. I nie takie ciężkie i super. Cześć wam, kolejnego dnia. Dzisiaj już jest sobota. I dzisiaj zakładamy... Najpierw zakładamy nasz bagażnik na dach, a potem będę ciął spienione PCV na łazienkę. Także zapraszam was na ostatni dzień tego tygodnia. Zobaczcie się, jak to ładnie wygląda. Jest 7 belek. Jeszcze się zastanawiam, bo tak naprawdę liczyłem, że będę dawał solary na to, do tego będę przykręcał, ale możliwe, że będę mógł je dać pomiędzy tymi belkami. To by też tak naprawdę działało. Muszę jeszcze zobaczyć, jak to z tymi wszystkimi odległościami. Bo jak dam pomiędzy, to tutaj solar byłby zaraz nad tym grzybkiem od wentylatora. Nie wiem, czy on by się nie za bardzo grzał tutaj. On byłby przykryty solarem, no ale może by to działało. Od tyłu wygląda to tak. To jest ta belka. A od boku na razie tak. Jeszcze w tych punktach tutaj będą zaślepki, także to będzie czarna. No i tutaj od tej do tej belki będzie taras do siedzenia, a to jest na solary. Bardzo mi się to podoba, naprawdę jakościowo to jest mega fajnie zrobione. Wszystko jest tak dokładne, tak ładne. I tak naprawdę dałem sobie dociąć te małe kawałeczki tutaj na tą wysokość i wszystkie belki sobie pomierzyłem, zrobiłem rysunek i tak naprawdę wszystko co do milimetra przyszło tak, jak miało być. Teraz się zastanawiam, dzisiaj solarów nie będę zakładał, bo na razie jeszcze nie mam tego wszystkiego innego. Chciałem kupić taki separator, żeby sobie dać już solary na górę i kable już mam poprowadzone, tylko na końcu są dwa gołe kable. A solary produkowałyby już prąd, więc chciałem taki separator, taki rozłącznik na końcu dać. Pojechałem do hurtowni elektrycznej, mieli tylko jeden na dość dużo kabli, on był taki duży. Ja wiem, że to zwykły przyłącznik nie może być, ale to było coś za dużego na to i kosztowało 200 zł, także na razie z tym sobie dałem spokój i muszę sobie coś zamówić online, tudzież mojego elektryka zapytać, czy on miałby jakiś pomysł. No i to było na tyle z dachem. Teraz będziemy cieli spienione PCV i żebym mógł już sobie to wszystko poukładać i wieczorem pewnie oddam już kamerę i wszystkie karty do składania Justynie. Także do zobaczenia później. Cześć! Cześć! I jesteśmy teraz już razem. Justyna po raz drugi się pojawiła w tym vlogu. Pierwszym razem. Dobra, przyznam się bez bicia. Ja w tym tygodniu przy wanie nie zrobiłam nic. Komentujcie, czy więcej ma być Justyny w tym wanie. Ja dzisiaj upiekłam bardzo dużo ciasteczek, także my mamy świąteczny kalendarz, przygotowaliśmy z Krystianem dla małej i w tym kalendarzu są różne zadania. Bardzo fajne, ale to jest bardzo czasochłonne. No i dzisiaj było wielkie pieczenie ciasteczek dla Mikołaja. Tak, jutro przychodzi święty Mikołaj, jak to oglądacie, to już był u was. Mam nadzieję, że wam coś ładnego przyniósł. Dajcie znać w komentarzach, co dostaliście w tym roku od Mikołaja. Tak, a my w tym tygodniu taki jeden wielki rozpierdziel. No, tak jakoś wyszło, że... Tak, tutaj... No nie, no co, skończyłeś tam jedną ścianę. Tak, ta ściana jest skończona.
Ogrzewanie jest dokończone, wymieniłem ten przewód. Zamontowałeś na dachu... Zamontowałem na dachu bagażnik. I pocięliśmy tą płytę. Właśnie, płyta jest pocięta, to jest spienione PCV 8 mm grube. I super się to tnie, naprawdę, a strasznie się pyli przy cięciu. Wszędzie mam taki cząstki plastiku. Pora się umyć, Krystian. Pora się umyć po tym całym tygodniu. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu trochę więcej takich namacalnych rzeczy będzie. Chociaż mnie to mimo wszystko cieszy. Każdy jeden mały krok do przodu to jest krok do przodu. I ostatecznie będziemy mogli pojechać na te nasze klify do Portugalii. Także jest dobrze, no. Jest dobrze. Jest dobrze. Krystian, dobra robota. Justyna, dobra robota. Dwa razy przyszłość. Super. Raz z kieliszkami, raz na zakończenie. Z ciastkami. Dobra. No to zakończymy ten vlog już teraz. Widzimy się już za tydzień. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zawsze to ogromnie wiele dla nas znaczy. Tak, naprawdę to jest taka śmieszna rzecz, bo niby ten numer subskrybentów i ilość łapek w górę nie jest wcale najważniejsza, ale mimo wszystko jak jest ich więcej i tak dalej, to jest bardzo motywujące. To jest też znak dla nas, że to co robimy się podoba, a to dodaje skrzydeł, no i motywacji. Tak jest. Także... Widzimy się z wami w przyszłą niedzielę. Tak. Trzymajcie się i dobrego dnia. Cześć. Cześć. I zamontowałem pstryczek. No i jeszcze odwieźliśmy tego grata. I odwieźliśmy grata. A zajęło nam to cały jeden dzień. Ja już zapomniałam, że to w tym tygodniu. I w przyszłym tygodniu mamy podobno jakiegoś kola z panią z Dometic. Tak, to była miła niespodzianka, tak. Z Dometic Polska. Jak otagowaliśmy Dometic na naszej story i ktoś się odezwał, że chętnie omówi z nami, jaki produkt potrzebujemy i jesteśmy ciekawi, co to będzie w przyszłym tygodniu. Tak, i że nam pomogą znaleźć odpowiednią lodówkę w Polsce z gwarancją, a nie używaną, jakąś zasypiałą. Tak, i dzięki, bo ktoś z was na Instagramie nam też podesłał inne marki lodówki, tak, które tak. Możemy sobie wziąć pod uwagę, które są tańszą alternatywą, a podobno też się bardzo dobrze sprawdzają, także będziemy sobie też na to patrzeć, bo nie spodziewaliśmy się, myśleliśmy, że odłożyliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, a chyba przychodzi ten moment, kiedy musimy... Oszczędzamy wagę i pieniądze. Oszczędzamy wagę i pieniądze, ale będzie dobrze, będzie piekarnik. Krystian chce mi je pozbawić piekarnika. Czym ja będę robić? Komentujcie, powinien być piekarnik w tym samochodzie, czy nie? To niedobrze wpływa na pieniądze i wagę, wiesz o tym? Dobra. Pewne kompromisy trzeba spotkać. Dobra, teraz to już naprawdę koniec. Dobra. Cześć. Cześć. Widzicie tutaj to? O, muszę tutaj lepiej to pogadać. Teraz z głosem. Cześć! Hej! 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 Tak, jak muszę wam coś powiedzieć. Właśnie usłyszałem, że pachnę dieslem i że to jest super.